dzisiejszym programie rozmowa tygodnia. Gościem Państwa i moim jest burmistrz miasta i gminy Końskie, pan Krzysztof Obratański. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, kilka dni temu odbyła się sesja Rady Powiatu, na której radni podjęli chyba dwie uchwały, jeśli dobrze pamiętam, dotyczące pomocy finansowej, która ma być udzielona dla miasta, a dotyczy to dróg. Do 15 września był termin składania wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. To jedno z nielicznych źródeł pomocy rządowej przy budowie dróg gminnych i powiatowych. Gmina Końskie ma ogromne pod tym względem potrzeby, pewnie jak inne gminy, ale mniejsze możliwości ze względu na to, że po pierwsze tych dróg mamy już sporo zrobionych, po drugie jesteśmy klasyfikowani jako gmina zamożna, więc nie mamy tutaj co liczyć na wysoką punktację z tytułu ograniczeń finansowych. Po trzecie, premiowane są drogi, które łączą drogi wyższych kategorii. My tego rodzaju potrzeby mamy już w większości zaspokojone. Więc jedynym źródłem dodatkowych punktów może być udowodniona wsparciem finansowym współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dlatego uchwały Rady Powiatu o udzieleniu Gminie Końskie pomocy na przebudowę dróg wewnętrznych w Zamtalu i ulicy Hubala są dla nas niezwykle ważne, bo one dają większe szanse na to, że to dofinansowanie dostaniemy. Gmina Końskie, chciałbym przypomnieć, złożyła dwa wnioski. Jeden dotyczy ulicy Mechanicznej, Ceramicznej na terenie Zamtalu. To są drogi, które dzisiaj pozwalają komunikować się ze światem zewnętrznym, firmom działającym na terenie dawnego zakładu mechanicznego Zamtal. My sobie może z tego nie zdajemy sprawy, ale tam dzisiaj pracuje prawie 1200 osób i tam mają ulokowane firmy główni płatnicy podatków od nieruchomości. Więc stan tych dróg nie może być nam obojętny i nie możemy tylko oczekiwać, że będą nam płacić podatki, nie formując oczekiwań niczego w zamian. Poza tym to jest pewnego rodzaju wizytówka gospodarcza miasta. Z kolei ulica Gimnazjalna tylko w części jest z nawierzchnią asfaltową. Jej dalszy ciąg prowadzący do ogródków działkowych i do połączenia z osiedlem przy ulicy Robotniczej to droga szutrowa. W pierwszym przypadku wartość wniosku ma wartość 2 100 000 zł. W drugim, mówimy o ulicy Hubala, to jest 1 800 000 zł. Spodziewamy się w jednym i drugim przypadku dofinansowania w wysokości 50% ze strony Skarbu Państwa, ale i w jednym i w drugim przypadku 10% udziału własnego zagwarantował nam powiat. Żeby jednak nie było na to, że jest to działanie jednostronne. Z kolei na nasz wniosek, na naszą prośbę, starostwo przygotowało wniosek o wsparcie przebudowy ulicy Gimnazjalnej i w ciągu tej samej drogi ulicy Karolińskiej w Modliszewicach. To jest inwestycja obliczona na 1 200 000 zł, 1 250 dokładnie tysięcy złotych, z czego spodziewamy się dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 625 000 zł, 100 000 zł udziału własnego wniesie powiat, 525 000 zł zaoferowała Gmina Końskie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo obciążona jest ta droga, przypominam, jedyna droga dojazdowa do szpitala, w którym pracuje prawie 900 osób, w którym na oddziałach i w przychodniach masę mieszkańców gminy Końskie, ale i powiatu koneckiego, a nawet osób spoza powiatu, korzysta z usług służby zdrowia, gdzie setki, jeżeli nie tysiące ludzi tygodniowo odwiedza swoich chorych, to myślę, że poznamy wartość tego wniosku i myślę, że uzasadnienie konieczności przebudowy tej drogi nie powinno budzić większych wątpliwości. Czyli te decyzje, panie burmistrzu, wskazują na to, że współpraca pomiędzy miastem a powiatem układa się dobrze. Ja myślę, że nie trzeba słów. Wystarczą czyny. Jeżeli spojrzymy na przebudowę ulic przy Osiedlu Warszawskim, a więc ulicy Wojska Polskiego po stronie gminnej, ulicy Armii Krajowej po stronie powiatowej, które tworzą zupełnie nową rzeczywistość komunikacyjną w tej części miasta, to nie musimy mówić, możemy pokazać, jakie są owoce tej współpracy. Jeżeli nam się uda w przyszłym roku uzyskać dofinansowanie na drogi, o których mówiłem, to będzie argument dodatkowy,
Przecież to nie jest ani dla Urzędu Miasta, ani dla starostwa, tylko dla naszych mieszkańców. W dzisiejszym wydaniu Rozmowy Tygodnia Państwa i moim gościem był burmistrz miasta i gminy Końskie, pan Krzysztof Obratański. Dziękuję panie burmistrzu za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.